Łukasz Kadziewicz, Paweł Siedzieniewski, ziomale z Olsztyna, nie tylko moje, jak widać. Co robicie w Szczecinie? Bawimy się w siatkówkę, pokazujemy, jaka to jest fajna dyscyplina sportu. No i cały czas pamiętamy o tym, że za chwilę Mistrzostwa Europy, jesteśmy na wielkich regatach, więc no, chyba zdrowy tryb życia, takie podejście do codzienności, możemy spędzić weekend na świeżym powietrzu. I oto my, w całej okazałości, siatkówka. My się chętnie wpisujemy w takie formaty, tego typu rzeczy, a Szczecin jest miastem, gospodarzem, wiadomo, jeżeli chodzi o zbliżające się Mistrzostwa Europy, więc chętnie tutaj przyjechaliśmy i promujemy siatkówkę. Szczecin myślę, że zawsze jest gotowy na duże imprezy i ten zlot żaglowców to potwierdza. Czekamy na siatkówkę, na takie wydarzenie, którego tutaj jeszcze nie było. Siatka to jest chyba najpiękniejsza, nie chyba, tylko na pewno najpiękniejsza dyscyplina sportu, w związku z tym jestem pewien, że trybuny będą pełne i przez te 3 dni grania grupy tutaj dziać się będzie od początku do końca bardzo dużo. Czesi, Słowacy, Niemcy oraz Włosi. Bardzo interesująca grupa. Jak z frekwencją? Znaczy, jeśli chodzi o samą sprzedaż biletów, no to tutaj się nie boimy, tak? Na dzień dzisiejszy mamy praktycznie wszystko sprzedane. Wprawdzie bilety są uwalniane sukcesywnie, tak jak sobie Polski Związek Piłki Siatkowej i my zakładaliśmy. Wszystko jest na dobrym, że tak powiem, tropie, żeby to wszystko wyprzedać. A na pewno interesujący mecz Włosi, Niemcy na początek, no to będzie taki smakołyk.